Witajcie na kanale Bajkowo TV. Dzisiaj razem z Playmobil zabieram Was na biwak, a na podróż wyruszymy takim oto wielkim kamperem. Ruszamy! Czeka nas dzisiaj przygoda życia! Uwaga, dzieciaki, przygotujcie się! Zaraz wysiadamy, dojechaliśmy na miejsce! Siostra, szybko wyskakuj! Rodzice mówili, że to już tutaj! Wow, ale pięknie! Mnóstwo drzew, a zaraz obok jezioro! Może nam się uda spotkać jakieś dzikie zwierzęta! A ty to sobie nie myśl o jakichś dzikich zwierzakach! Wiesz co? Chyba musimy rodzicom pomóc, bo mamusia mówiła, że nam przygotuje jakiś pyszny posiłek na świeżym powietrzu. O, jedzenie! To się świetnie składa. Strasznie burczy mi w brzuszku. O, rodzice, chodźcie tutaj do nas! Kochanie, spójrz, ale nasze dzieci są radosne. Dobra, koniec gadania. Rozkładamy stoliki, a ja zrobię coś pysznego do jedzenia. Dzieciaczki, ojejku, co wy, już siedzicie przy stole? Ale zgłodniliście przez tę drogę. To na co macie ochotę? Kiełbaski czy może jakaś pyszna rybka? Mamo, rybkę to ja bym zjadł, ale najpierw to bym musiał pójść chyba na rybki. Ciekawe, czy tata zabrał wędkę dla mnie. Ojejku, no co za gapa ze mnie. Synku, mogłeś mi przypomnieć. Kompletnie zapomniałem o tej wędce. Ale nie przejmuj się, mam twoją ukochaną hulajnogę. O, tato, moja hulajnoga, uwielbiam na niej jeździć, a tutaj jest mnóstwo miejsca. Ej, brat, no weź przestań, mamusia robi dla nas obiad, a ty jak się zachowujesz? Tak bez słowa odchodzisz od stołu? Nieładnie. A mama powiedziała, że po tym jak pięknie wszystko zjemy, to pójdziemy na spacer. No właśnie, synku, słuchaj się, siostrzyczki, dalej do stołu, wszyscy. No to pięknie, wszyscy jemy. O, naprawdę smaczne jedzonko mi tutaj wyszło, a zaraz pędzimy na krótki spacerek. Kochanie, a jak myślisz, spotkamy tutaj jakieś rzadkie gatunki zwierząt? Oj, tak bardzo chciałbym zobaczyć wielkiego orła. Orła? Nie, ja bym nie chciała. Bym wolała na przykład małego słodkiego jeżyka albo na przykład małe rude liski. A i szybko im zrobić zdjęcie. No dobrze, kochani, na wszystko przyjdzie pora. A teraz, o, widzę, już kończycie. No to szybciutko popijcie pysznym soczkiem i ruszamy w drogę. Kochani, idziemy w głąb lasu. Ale jest taka zasada, macie się trzymać bardzo blisko mnie albo tatusia, no żebyście mi się tam nigdzie nie zgubili. Aj, mamo, przestań, na pewno się nie zgubimy, byliśmy już na wycieczce klasowej w lesie. No, a druga zasada jest taka, że jak zobaczycie jakieś zwierzątko, to mówcie mi szybko, muszę mu zrobić zdjęcie moim aparatem. No dobrze, tatusiu, skoro chcesz zrobić jakieś fajne zdjęcie, no to szybko, chodźcie za mną. Widziałam taką fajną ścieżkę w lesie. A, chodźcie tutaj szybko, mamo, tato, szybko chodźcie do mnie. Ale mi się udało spotkać zwierzaka. Ej, siostra, no bądź cicho, nie krzycz tak. Co tam znalazłaś? Mów szybciutko. No tutaj, zobacz, są dwa słodkie liski. Ej, naprawdę, były dwa. No widziałam, naprawdę, nie kłamie. O, świetnie, kochanie, jesteś wspaniałym obserwatorem. Na pewno były dwa, tylko że tak krzyczałaś, że pewnie ten drugi uciekł. A teraz odsuń się, o tak, muszę mu zrobić zdjęcie. I jak, kochanie, udała się fotka? Będzie zdjęcie do albumu? O, już nie mogę się doczekać, kiedy wszystkie te zdjęcia wywołamy. Tak, kochanie, udało się, ale lisek był tak przestraszony, że jak tylko mnie zobaczył, zrobiłem zdjęcie, to od razu uciekł. No widzisz, tato, ale udało ci się zrobić zdjęcie. A gdzie jest moja siostra? Mamo, tato, ona chyba się zgubiła.
Nie, nie, synku, nie zgubiła się. Powiedziała, że idzie kawałeczek dalej, bo coś tam słyszała, że rusza się w krzakach. Hurra, hurra, jest, widzę kolejnego zwierzaka. Ojejku, to jest chyba cała rodzinka. Ależ ja mam dobre oczy, że wypatruję te dzikie zwierzaki w lesie. Tato, widzisz to? To jest cała rodzina wilków. Ojejku, żeby nam tylko krzywdy nie zrobiły. A tam dalej to chyba siedzi świstak. Przesuń się, przesuń. Też muszę to zobaczyć. Ło, ale fajnie. Nigdy tak blisko nie byłem wilka. Normalnie jakbym go w zoo oglądał. Kochany, kochany, szybko rób zdjęcie, bo ci uciekną te zwierzaki. No, już się robi. Powoli, powoli ustawiam wszystko. Jest! Mam piękne zdjęcie wilków. O, a teraz jeszcze pan świstak. Ale śmiesznie wygląda. Normalnie jakby pozował do zdjęcia. Zrobione! Zdjęcie piękne jest zrobione. Możemy zabierać nasze kochane dzieci i chyba wracać, bo już się zaczyna robić ciemno. No, masz rację, kochanie. Wracajmy już lepiej. Musimy troszeczkę odpocząć. A, pomocy, pomocy, rodzice! Tutaj za naszym autem jest jakiś wielki, kudłaty potwór. Pomocy, ratunku! Hej, kochanie, nie krzycz tak, bo go przestraszysz. A ja chcę mu zrobić zdjęcie. Ojejku, czyś byś odkryła jakiś nowy gatunek zwierzaka? Nigdy go wcześniej nie widziałem w żadnym albumie ani atlasie. Siostra, no co ty tak krzyczysz, nie poznajesz? Przecież to jest prawdziwy troll. Ale jazda, w tym lesie mieszkają trolle. Tato, rób mu szybko zdjęcie. Dzieci, no przestańcie, bo się jeszcze przestraszy i pomyśli, że ludzie to nie są przyjaźnie nastawieni do niego. No hejka, jestem trolem i mieszkam w tym lesie i wiecie co? Byłem ciekaw, co to za wielkie auto tutaj podjechało. A to widzę i patrzę, że to ludzie chyba przyjechali na wakacje. O, fajnie, fajnie jest tutaj u nas w lesie, prawda? No nie wierzę, to jest dopiero przygoda, wakacje z trolem, ależ mieliśmy szczęście i to jeszcze z jakim miłym trolem. Słuchaj, a może zjesz z nami kolację, co? Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiego leśnego stworka. No proszę, chodź, dołącz do nas. Nie ma w ogóle takiej opcji, w ogóle nie powinienem wam się pokazywać. To jest u nas zakazane, więc w szybki, magiczny sposób stąd zniknę. Ojejku, no faktycznie nie ma tego trolla. O, tato, a zdążyłeś mu chociaż zrobić zdjęcie na pamiątkę? No właśnie nie, bo tak zaczął gadać i ja kompletnie o tym zapomniałem. Ale dzieci, no chyba pamiętacie jak wyglądał i największą pamiątką po spotkaniu z trolem będzie nasza pamięć. No dobrze, dobrze, słuchajcie, chyba czas ochłonąć. No to co, chodźmy wszyscy na kolację. No chyba, że ten troll nam wszystko zjadł. Hej kochani, podobała wam się dzisiejsza przygoda na pikniku? Oj, kto z was by chciał spotkać trolla w lesie? Napiszcie na dole w komentarzu. Subskrybujcie mój kanał i do usłyszenia. Pa, pa!